Lusterka w mojej Virago krok ostateczny. Jakiś czas temu wymieniałem kierownicę na prostą. Są dwa odcinki, jak chcecie, możecie sobie obejrzeć. Będziemy zmieniać kierownicę, czy ci się to podoba, czy nie. Jeszcze raz będziesz mi tam lufą machał koło lampy, to ci ją sobie w dupę, zrozumiałeś? Nie chcę siąść. A sprawdzałem, kurde, przecież ten wymiar. Wsiu, to nawet ja bym mógł to trochę przyszlifować. Przyszlifuję to po prostu. No i w tym momencie po prostu muszę przedłużyć lusterka. Przyniosłem z roboty sobie takie normalnie nie utrzymują się w nosie. Przyniosłem sobie takie właśnie te dwa kawałki z roboty, odpady. Muszę wymierzyć, jaką długość mają mieć te lusterka. Jadę do kumpla Przemka, który mi to pospawa elegancko. Ja nie dam rady tego ogarnąć elektrodą i działamy, nie? Obczaję u Sylwii, jak one... Pająk. Obczaję u Sylwii, jak one te... Jak one odstają daleko. Tak mi będzie najłatwiej sprawdzić. Myślę, że przedłużenia 7-centymetrowe. Dobra, zostawię 6 cm. Jadę do Przemka, Przemek mi to pospawa i później to lekko obszlifuję, pomaluję sprayem na czarno, no bo wiadomo, że chromu nie ogarnę. Virago ma też jakieś czarne elementy. Że będzie w miarę pasować. Mój projekt dobiega końca. Drobny bardzo projekt. Tak zwany lipu chop shop. Słuchajcie, po powrocie od Przemka już się robiło ciemno. Wróciłem też dosyć późno, także już nic nie byłem w stanie ogarnąć. Natomiast teraz, jak widzicie, te lusterka fajnie siedzą. Ja zamówiłem kierownicę po prostu za grubą i przez to też, że zamówiłem ją jakiś czas do tyłu, nie było pewnie już opcji jej wymienić, także zdecydowałem się na przerobienie i to jest właśnie w tych odcinkach. Jeśli zdecydujecie się na taką operację i stwierdzicie, że chcecie sobie te lusterka przedłużyć, tak jak ja to zrobiłem, to po prostu dobrze sobie wymierzcie odległość, może jakąś grubą taśmą to skleić, zobaczyć, czy wystarczająco odstają. Ja widzę ogólnie, że jeśli chodzi o mnie, będzie ok, natomiast nic by się nie stało, jakby były 2 cm dłuższe i wydaje mi się, że warto sobie to po prostu ogarnąć pod siebie, zwrócić na to uwagę. Chciałem pomalować tutaj te odcinki szlifowania sprayem normalnie czarnym, ale wezmę chyba do kumpla, który gdzieś mi te właśnie dwa paski pomaluje proszkowo, ta farba będzie też dłużej trzymać. Projekt kierownica prosta i krótka rejestracja uważam za zakończony. Ja ogólnie jestem bardzo zadowolony z tej prostej kierownicy, z lusterek, z rejestracji, z ogólnego wyglądu mojej Yamahy. Zawsze chciałem od samego początku, żeby tak wyglądała i gdzieś tam ten projekcik swój po latach ogarnąłem. Natomiast pamiętajcie, że jak będziecie kupować kierownicę prostą jakąkolwiek, to sprawdźcie sobie 3 razy wymiar, czy na pewno zamawiacie prawidłową, bo ja bym już drugi raz tego nie robił. Nie polecam takiego rozwiązania, ja się zdecydowałem, bo się zdecydowałem. Natomiast wszystko fajnie siedzi, nie ma żadnych problemów. Miałem już i okazję też karnąć, także jest gicior.
Tutaj chciałem podziękować jeszcze Przemkowi. Przemku, dzięki wielkie za pospawanie mi lusterek i za obdarowanie mnie prezentami. Przemek gdzieś tam sobie używa jakichś smarowideł suchych do swojego łańcucha, do swojego KTM-a. Ja nie mam w tym momencie żadnych, a przez to, że uruchamiam mojego Street Fightera, to bardzo mi się przydadzą. Z mojego projektu właśnie Street Fightera, mojej Hondy CBR 900 Fireblade, też gdzieś tam sobie sklecę jakiś filmik, także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. No i życzę wam miłości, szczęścia, radości i do następnego razu, pa!